ciąg dalszy reformowania POZ-ów i on nastąpi. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, które będą prowadzić opiekę, będą koordynatorzy, którzy zadbają kompleksowo o potrzeby pacjentów, wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski. To zaopiekowanie to nie jest tylko wizyta u lekarza rodzinnego, to jest możliwość konsultacji specjalistycznej. W takich schorzeniach jak astma, problemy kardiologiczne, cukrzyca czy choroby tarczycy. Minister Niedzielski dodał, że wprowadzenie opieki koordynowanej to drugi etap reformy podstawowej opieki zdrowotnej. Od 1 lipca mieliśmy powiększony zakres możliwych badań, które są wykonywane w POZ-cie, a ten drugi krok w prowadzeniu opieki koordynowanej to jest dalsze poszerzenie oferty. Do tej pory wnioski o prowadzenie opieki koordynowanej zgłosiło kilkadziesiąt przychodni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ratownicy uszczelniają wyrobisko w kopalni węgla kamiennego Makoszowy w Zabrzu. Wczoraj czujniki wykazały podwyższony poziom tlenku węgla. Wskazuje to na wystąpienie pożaru endogenicznego. Do zdarzenia doszło